idziemy do, idę z tym chłopakiem do tego kina. Jak dziś pamiętam, że to był Atlantik. I wchodzimy, ja tak, prawda, nadrabiam. Zawsze młodziej wyglądałam i młodych miałam chłopaków, młodszych od siebie. No ale ten też był młodszy, ale taki wysoki, dobrze. I wchodzimy do tego kina, a ta pani bileterka mówi tak: pan tak, a ty dziecko, to idź matce pomóc statki zmywać. A to starsze. A on tak zgłupiał, że poszedł. Ja zostałam i sobie myślę, czekaj ty kobieto, ale nie miałam dowodu, bo nie wygadniałam jeszcze dowodu, bo dopiero skończyłam. Wróciłam się tramwajem na Stalową, gdzie mieszkałam, wzięłam jakiś dokument, czy akt urodzenia, czy legitymację szkolną, czy i jadę. Jadę, chłopaka nie ma. Mówię do tej babki, proszę pani, ja mam skończone 18 lat, a pani mnie tak potraktowała, a ona wzięła to i mówi, zapraszam. No, ja wchodzę do tego kina, a on siedzi, patrzę w drugim czy trzecim rynie, ja mówię, czekaj ty, ja się wróciłam, ale to, co ty zrobił mnie, że nie wyszedł. No ja nie wiedziałem, jak się zachować, bo ta babka ci mówi, myślałem, że cię znaczy, co, że nie masz jeszcze 18 lat, no to nie ma. Ja i taką miałam pierwszą przygodę, że tak się szykowałam na film od lat 18, a nie zostałam wpuszczona i jeszcze tak. No ale to były czasy, że rzeczywiście czegoś ktoś pilnował. Pan pilnował, że kiedyś mnie zgarnął, ja szłam z rodzicami, odłączył mnie tak samo, tylko od rodziców. To był film, jak dziś pamiętam, Jutro będzie za późno. No, nie, mnie też nie wpuścili. Na film Fan Tulipan mnie nie wpuścili. Bo powiedzieli, że tam powiedziała bileterka, że to jest dla dorosłych, ten Fan Tulipan. No i nie wszedłem. I minęło 11 lat i później obejrzałem go w telewizji już i tam była jedna scena, gdzie Gerard Philippe wyłaził ze stogu siana z jakąś panią. Ubraną! No i byłem naprawdę wielce, wielce zdziwiony. Czemu mnie wtedy nie puścili? A kto był na blaszanym bębenku? Ja byłem. No więc tam są takie ostre sceny, których ja zresztą nie lubię, jeśli są nieuzasadnione. Bo tam jedna scena jest uzasadniona wtedy, kiedy wchodzi ten właśnie bohater tam na akcję. A raz było po prostu w domu publicznym i tam bez sensu. No więc tam, wszyscy tak, no i wtedy wszyscy tak nabierają powietrza i jest taka zażenowana cisza. Ja w ogóle poszłam z dziećmi, bo ja wiedziałam, że to dobra książka. Jedną miałam 10 lat, siedzę tak, to wszyscy na rzeku. No a potem wreszcie z tego pokoju kamera wyjechała na zewnątrz, a na zewnątrz jakiś taki był agent ochrony w ciemnych okularach chodził. I nagle jakiś wesołek mówi, jaruzelski. I sala mi to po prostu odpuściła na napięcie. Zaczęli się śmiać. Bo tak, Marek uruchomił coś fajnego i nie wiem, czy jego projekt idzie w tym kierunku, że prawie każdy ma jakąś historię do powiedzenia, jeżeli chodzi o kino, albo pierwszy seans filmowy. I to też jest taki, ja nie wiem, czy twój pomysł był taki, żeby zebrać tę historię, tak? To jest ciekawe, więc myślę, że się jeszcze zobaczymy w tej sprawie. A jeszcze chciałam panią poprosić, czy wy chcielibyście sobie pokazać nam wszystkim, jaką palmę na konkurs przynieśliście? No może pan pokazać, bo oni przynieśli na konkurs. My nie jesteśmy komisją konkursową, więc możemy zobaczyć. To wasza jest, prawda? Wasza. Ja chciałabym bardzo, żebyśmy zobaczyli. Święta tuż tu. Święta. Spotkamy się 9 kwietnia. Wszyscy w hotelu BOSS. Będzie duży jarmark wielkanocny. Będzie rozstrzygnięty.